Dobrze, to jest bardzo trudny eksperyment. Trzeba dodać subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. O Jezu, coś z tobą był chud coś. Dobra, i teraz jeszcze łapeczkę w górę i ciekawe, co z tego wyjdzie. Robuxy, co? Bardziej jest to 400 robuxów dla was, które będziecie mogli wygrać. Jedyne, co musicie zrobić, to napisać swój nick w komentarzu oraz na co wydacie swoje robuxy, jeśli uda wam się wygrać. Wynik będą w sobotę 26 czerwca o godzinie 15 na moim Instagramie, gdzie możecie stać followka, bo właśnie za niedługo wyjeżdżam na wakacje i teraz musimy ponagrać troszkę filmów na zapas. Dlatego bez żadnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Czy widzicie ten uśmiech? To może być tylko jeden uśmiech szalonego naukowca. Dobra, wiecie, zrzućmy to, co jest z naszego kotu, opróżnijmy go chwilowo i użyliśmy tego. To teraz ucho Gianta bierzemy. Dobra, uwaga, cyk, teraz do tego subskrypcja, czyli czyli subskrypcja, o, nie wiem, czemu to był mózg. Dobra, i uwaga, i teraz zamiast zrobić zwykłą podkę, zróbmy sobie rzucaną. A, to trzeba kupić, no to nic, to możemy to kupić, bo testowanie w sumie jest trochę dziwne. Dlatego, dobra, mamy rzuconą podkę i teraz na Teddy trzeba to przetestować. Teddy, czemu on jest zombiakiem? Dobra, czekaj, Teddy, drop item, czy to tak zadziała? Niech, to chyba, wziął Teddy, mógłbyś to wypić? Wypił to, co się tu stanie? Dobra, czyli faktycznie jednak nic się stało, no nic. Dlatego możemy sobie jeszcze wziąć teraz kanapkę i to, uwaga, w sumie nie powinienem tego robić. Jakieś rzeczy za 130 czegoś milionów robuxów, dobra, kupiłem to, co teraz się stanie? A, nic nie jest, po prostu mamy kapelusik i dobra, pierwsza rzecz za robuxy, proszę, coś dobrego. I teraz w sumie to jest bardzo robuxowy napój, dlatego sam to przetestuję i uwaga, czekaj, co stanie? Gul, 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 napij się Cyberbek. Co się stało, moja głowa, jak rośnie? A więc trochę daję ten kamyk, no nic, co nie śmieszniej wyglądam. O nie, widzicie, to chodzę tu sobie cały czas po tej mapie, ponieważ nam pisało, że możemy zdobywać składniki, nie musimy tylko kupować za robuxy. Właśnie szukając ich na mapie i znalazłem je, tylko czemu tu jest parkour? Najgorsze, co Cyberbek umie robić. O dziwo, to jest sobie moje pierwsze podejście i żebym tylko nic nie zrobił głupiego teraz, ale... O, wiedziałem, no nie. Uwaga, Teddy Nubek tam idzie i cyk. Co to jest za ptaszek? Dobra, biorę go. I co teraz? Dobra, uwaga, tutaj mamy naszego ptaszka, dlatego sobie... no nie, najpierw opróżnimy ten nasz kocioł. Dobra, wrzućmy tego ptaszka. I teraz, uwaga, jest taka truskawka, coś takiego za 80 robuxów. I uwaga, klikamy buy now i... Dobra, to nic, to wrzućmy to tutaj. Uwaga, takie jajko plus... co się stało? Luzem ptaszek, dlatego uwaga, spawn potion. Nie mogę się doczekać, aż to spróbuję, cyk. Air, co tam pisało? Czy my będziemy mogli latać? Czekajcie. Dobra, pyszne, pyszne. Co teraz? Co to było? Co jest? Patrzcie, mogę chodzić do góry, ale kozak. Czyli ten parkour nie był nam potrzebny. Ej, a co jak tam pójdę do wulkanu? Czy tam coś będzie? Ej, tak jest serio, zarąbisa. I uwaga, teraz lecimy w dół. A nie, jednak nie mogę lecieć w dół. Ej, to jak ja teraz zajdę na dół? No nie. O Jezu, te moje schody stawiły mnie tutaj, ale przynajmniej znalazłem sobie TNT już, dlatego muszę to donieść tylko i to będzie chyba wybuchała miksura, tak mi się zdaje. No nie, zobaczcie, ten Teddy mu podkę i gdzie on jest? Dobra, tutaj gdzieś chodził sobie latem przed sekundą, ale teraz, skoro mamy tutaj nasz dynamit, to cyk, włóżmy sobie go do naszego gara. Tak to mogę. Co tu było? Dobra. I teraz ostatnia już rzecz sobie. Ostatnia, serio, ostatnia. To nie tak, bo czynienia nic więcej do kupienia. Ale serio mi to mega ciekawe, bo to jest najdroższa rzecz. I to co to jest? Zeus. Co to jest? No dodajmy to tylko. Żeby to nie wyleciało czy coś. Co to za pioruny były? Dobra. I teraz sobie dodajmy jeszcze może coś takiego w sumie. I o tą wróżkę, proszę. I to co się teraz stanie, nie mam pojęcia. Więc uwaga, spełnimy płotkę. I co to będzie? Co to będzie? Uwaga, piję do dna. I co jest? Dlaczego się pomniejszyłem? No nie! Ała, zamach! No nie! Ej, mam pomysł, dajmy... Nie, o nie, o nie, dajmy tą płotkę, Teddy, aby wypił. Czekaj, czy się napije tylko... O, no nie, co tu się stało? Ale uwaga, Teddy, trzymaj, zrobić tą płotkę rzucaną. Co? To jedno! Dobra, nie, to nie, to cyk. To po prostu zrespijmy tą płotkę, cyk jeszcze raz i masz tu, Teddy. Jak coś to od innej płotki było. Nie, no dobra, Teddy, wie o co chodzi. Ale co to robi? No napij się, Teddy, napij się i... Okej. Simon, nie! Ale... Ale ta płotka jest serio super, dobra, to próżnimy jeszcze raz i... Zostały nam jeszcze 5 składników do znalezienia, tylko nie mam pojęcia, gdzie są. Dlatego Teddy, masz iść na... A, poszukiwania, jak się odradzisz. Oraz, słuchajcie, przypomniał mi się jeden rzecz, tylko tutaj powinno coś być, bo zobaczcie, o, tu jest taki tunel, tylko jestem pod wodą. Dobra, więc tu zakręt i patrzcie, jest rybka. Ciekawe, co robi rybka, dlatego uwaga, chodź tutaj, zabieram cię. Dobra, mam rybeczkę. Teraz cyk, teleport i odkładamy to na... Albo nie, kto by odkładał swoje miejsce? Od razu, proszę, że to opróżniamy i dajmy tutaj rybkę. Dobra, w sumie nie wiem, co jeszcze stanie i tutaj się damy tą wróżkę, ta wróżka pomniejsza i cyk, spawn potion, to jest kozackie. Uwaga, lub, 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 lub. Co? Co to jest? Dlaczego ja pływam? No nie! Co tu się stało? Ale przynajmniej tu przydam się do odkrycia kolejnego składnika. O nie, Teddy, nie śmiej się. Ogólnie przygotowałem już kolejną podkę. Znaczy, w sumie to było w sumie trochę pechowe, ale na pewno mi się przyda. Przedmiot tej jaskini, co jest tutaj. I zobaczcie tu, z własnego doświadczenia wiem, że tutaj powinien być na nas pająk chyba albo coś takiego. Uwaga, co za krętem? Jest on, o, idę do niego. O nie, chyba się nie mieszczę. I cyk, kolejny pająk znaleziony. Jeszcze tylko 4 itemki. Co to jest? No nie, nie mogę się dotknąć. Dobra, to wracam z pająkiem pod pachą. O, ratunku! Simon, chyba coś znalazłem. Musisz tutaj przyjść. To nie brzmiało przekonujące, ale dobra, na sam początek zabiorę swoją podkę bogów i teraz mogę iść już do ciebie, tylko kusi. Ciekawe coś. Dobra, nie, na miejscu, na miejscu.
miejscu, na miejscu. No to Simon, musisz wziąć rybę i ptaka, bo musimy mieć potencjalną no dobra, miksturę. Dobra, ten już szukaliśmy, dlatego uwaga, wpiętą naszą miksturkę i my ich masz za karę tym piorunem. Oła, co ty robisz? Miałem się skupić, dobra, to opróżnijmy to cyk i co tedy? Rybka nam jest potrzebna i co jeszcze? I jeszcze ptak. Dobra, i hop, ptaszku, i robimy cyk płotkę i co z tego wyjdzie? Płotko na pływanie. Dara, masz tedy jedną? Dobra, ja sobie biorę drugą i teraz tedy, mogę już to wypić, dobra, piję i prowadź nas tedy. Dobra, Simon, chodź, musimy tutaj popłynąć. Ej, w ogóle zacząłem tam jeden składnik z akwitusem, ale to sobie potem... Tedy, gdzie ty wpłynąłeś, dobra, idę do ciebie. Co tu jest? Przecież to jest koniec mapy. Tedy, czy to na pewno tutaj? Raczej tak. Tedy, dlaczego my pod mapę wypływamy? Czy to jest na pewno tutaj? Tak, już to mam, chodź. Dobra, po długich dopływaniach coś tam przepłynęliśmy przez tę fabryczkę, czyli dlatego biorę to i nie mam zamiaru się wracać. Od razu się tam tepam. Czemu nie mogę się tepnąć? No nie. Ej, to jest ogólnie dziwne. Patrzcie, przyniosę tą naszą papryczkę i taką małpkę wziąłem. Ona tam była obok tego kaktusa, ale nie da się tu poruszyć. O nie, ją można tylko do tego kotła wsadzić, a zrobię tylko z niej. Dobra, uwaga. Pałpączę i czekaj, co będzie z tego. O nie, dobra, napij się i. Co się stało? No nie, jestem małpą. Ej, to czekajcie, dorzućmy jeszcze do tego tą potkę, cyk. Simon, Simon! Pomóż, pomóż! Ale uwaga, i teraz cyk, ta potka powinna zadziałać tak, jak myślę. Tak. Jest mało, bo mi mogę bić piorunami, na przykład Tediego. A masz za karę. I to jest kosa, kiedy mi się podoba. Uwaga, wielko, bo na chwilę leciałem tutaj chyba z 5 minut i jestem przy tym portalu. I zobacz, co to jest. Czy to jest serio jakaś kolejna głowa czegoś? Dobra, biorę tą głowę, ale czy jak wejdę, to czy to tak jak w Minecraftie mnie tepnie gdzieś i. Nie, nigdzie mnie nie tepło. Ale uwaga, tutaj na drzewku czeka nas jeszcze jeden kamelonik, dlatego sobie go wezmę. Jakiś dziwnym trafem to jest znaczek do zniszczenia. A ja akurat mam miksturkę stworząc dynamit, więc uwaga, wypiję go i... Uwaga, dobra, jednak żartowałem, wysadziło mnie w sumie, tak jak widzieliście, ale... no fly zone, dobra, i tak nie mam flya. Co to jest za parkour? Tutaj z tego co wiem powinna być ostatnia, arena. Co tu trzeba zrobić? Dobra, już wszystko rozumiem, poczyta nam była jeszcze jedna podka na bycie giantem, z tego co wiem. I uwaga, kliknijmy teraz na to, cyk. I w sumie dalej, co, znikła mi podka. Dobra, uwaga, czy to się powiększy do takich rozmiarów, żebym chce przejść, no normalnie? Co? Ej, zero, tyłczka się powiększyła, dobra, niech się tutaj powiększa. Cyk skacze, proszę, tylko nie zginij teraz. Co to jest? Fasolka chyba? Dobra, nie, co to jest? Czemu ja w dół idę? Nie, tylko nie w dół. O, nie do fasolko. Dobra, do tego jednak była nam potrzebna trzecia podka. Musiałem się zapytać Tediego, co trzeba zrobić. I teraz, jak mamy tą trzecią podkę, musimy sobie tutaj wybić, cyk. I zobaczcie, teraz się zmniejszamy. I jak dobrze to pójdzie, teraz powinniśmy, cyk, tak, lecimy do góry. Dobra, tylko niezbyt. I teraz, ostatnia rzecz. Jak teraz ja spadnę, to już się poddaję. I nie, o nie. Trzeba uważać, tutaj serio. Cyk, cyk, i jest, mamy fasolkę. Po takie głupie pudełku, tyle starania, no nie. Dobra, dlatego odkładam to na miejsce i na sam koniec wyczyśćmy sobie ten kocioł i robimy podkę z totalnie, ale totalnie wszystkiego. Proszę, proszę, to też proszę. O, tam była jakaś rzecz, którą my chyba nawet nie użyliśmy nigdy. Trochę tutaj TNT, aby było to wyrzucenia, cyk, kameleon. Co to będzie starostwór jakiś? Tam się milion potek już porobił, zobaczcie to, tam, no raz, jeszcze to musimy dodać, cyk, chili oczywiście, chili tak na pewno. I uwaga, skramamy już totalnie, totalnie wszystko. To klikamy w spawn potion. O, w sumie ładna biała, co to jest? Dobra, uwaga. I pijemy to na sam koniec tego filmu. Co się stało? Co się stało? O, no i tak się kończy ten film. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie, cześć, do następnego filmu, nark.